Cześć! Tu Magda i vlog Żyj pełnią życia. Witajcie w kolejnym tygodniu Zwycięstwa w Chrystusie. Dzisiejszy odcinek poświęcę tematowi wytrwałości. Przychodzą takie sytuacje w naszym życiu, kiedy potrzebujemy wytrwać. Kilka, a może nawet kilkanaście lat temu, kiedy czytaliśmy List do Hebrajczyków w naszej wspólnocie, moja mama zauważyła cztery konkretne fragmenty, które zachęcają do bycia wytrwałym i mówią o tym, jak ważne jest wytrwać aż do końca. Przeczytam Wam teraz te cztery fragmenty. Po pierwsze jest to Hebrajczyków 3:6. Chrystus zaś jako Syn był nad swoim domem. Jego domem my jesteśmy, jeśli ufność i chwalebną nadzieję aż do końca wytrwale zachowamy. Hebrajczyków 3:14. Jesteśmy bowiem uczestnikami Chrystusa, jeśli pierwotną nadzieję do końca zachowamy silną. Hebrajczyków 6:11-12. Pragniemy zaś, aby każdy z Was okazywał tę samą gorliwość w doskonaleniu nadziei aż do końca, abyście nie stali się ospałymi, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość stają się dziedzicami obietnic. I Hebrajczyków 10:39 w tłumaczeniu warszawskim. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Te cztery fragmenty stały się takim hymnem dla nas, dla mnie, dla mojej rodziny, dla mojej wspólnoty, zachętą do tego, żebyśmy wytrwali aż do końca, bez względu na to, jak trudne są okoliczności, w których jesteśmy. Chciałabym się z Wami podzielić historią z mojego życia, która bardzo nauczyła mnie, jak być wytrwałą. Kiedy dochodziłam 18 roku życia, czyli to był czas, kiedy już mogłam uczyć się na prawo jazdy, bardzo, bardzo chciałam je zdobyć jak najszybciej. Zapisałam się na kurs, udało mi się zaliczyć cały kurs i zaczęłam podchodzić do egzaminów na prawo jazdy. No i raz poszłam, oblałam. Drugi raz poszłam, oblałam. Trzeci raz poszłam, oblałam. Za każdym razem nawet mi się nie udało wyjechać z placyku. Zawsze gdzieś, albo na łuku, albo na kopercie, albo na czymś innym popełniałam za dużo błędów. Nie udawało się. Gdzieś koło 6 razu ewidentnie egzaminator uwziął się na mnie. To był taki czas, te lata temu, kiedy niestety, ale bardzo kwitła korupcja w przemyśle prawa jazdy. Dlatego oczekiwano po prostu kopert z pieniędzmi. Ja chciałam moje prawo jazdy zdać według moich umiejętności i według prawości. I dlatego nawet nie przemknęło mi przez myśl, żeby przynieść jakąkolwiek kopertę. I wtedy za tym 6 razem, kiedy już wyjechałam na miasto, miałam wrażenie, że naprawdę dobrze jeżdżę, egzaminator oblał mnie za jakąś głupotę. I naprawdę, gdyby chciał, to by mógł mi zaliczyć. Czułam się wtedy, szczerze mówiąc, bardzo źle. I generalnie każdy ten egzamin był dla mnie trudny. Zdawałam mniej więcej co 3 tygodnie, bo bardzo szybko chciałam to zdać. I szczerze mówiąc, każdy niezdany egzamin był dla mnie powodem do łez i powodem do smutku. Jednak towarzyszył mi tata, który wiernie był zawsze przy mnie, podnosił i przytulał i powiedział: następnym razem dasz radę. Doszłam do 10 razy. Do 10 razy, tak! Takie przypadki się zdarzają. I za 10 razem, kiedy udało mi się zdać placyk i wyjechałam na miasto i wiedziałam, że na mieście popełniłam pewne błędy. Przyjechaliśmy już do ośrodka egzaminacyjnego. Egzaminator zaczął dokładnie opowiadać i wytykać kolejne moje błędy. Mi łzy już stały w oczach. Tata gdzieś stał w pobliżu i patrzył i też był pewny, że już nie zdałam. Ja byłam pewna, że już nie zdałam. I wtedy, za tym ostatnim razem, egzaminator powiedział: niech już Pani nie przychodzi na ten 11 raz. Żaden z tych błędów, które Pani popełniła, nie został popełniony 2 razy. I jeśli Pani obieca, że Pani będzie uważała na te konkretne rzeczy, które były nie tak, to ja Pani zaliczam. To była wielka, wielka radość. Moi znajomi nie mogli się nadziwić, jak ja po każdym niezdanym egzaminie tak szybko się podnoszę i mówię: idę dalej. Bo porażki bolą, porażki przynoszą zawód. To boli. Nie chcesz iść kolejny raz, bo masz wrażenie, że znowu będzie nie tak.
Prawda jest taka, że zdałam za 10 razem i jestem dobrym kierowcą. To jest coś, to była lekcja, która naprawdę mnie dużo nauczyła i była w ogóle świadectwem dla moich przyjaciół, którzy mówili, podziwiamy Cię, że tak szybko się podnosisz i masz nadzieję dalej. Ja im zawsze mówiłam, to nie jest moja siła, ja po prostu wierzę, że trzeba się podnieść i Pan Bóg daje mi do tego siłę. Porażki, czy niespełnione oczekiwania rodzą ból. W tym momencie Pan Bóg chce do Ciebie powiedzieć, nie poddawaj się, powstań. Zwycięstwo jest tuż za rogiem. I może właśnie tak jak ja, w najbardziej nieoczekiwanym momencie, jak ja za tym 10 razem zdawania egzaminu na prawo jazdy, osiągniesz zwycięstwo i osiągniesz to, co potrzebowałeś, o czym marzyłeś, czego pragnąłeś. Więc kiedy masz wrażenie, że znów powracasz do punktu wyjścia i nadzieja na przełom przepada, nagle z Panem Bogiem może się wszystko zmienić. I tak naprawdę, kiedy staję oko w oko z jakimś problemem, toczy się walka przede wszystkim o postawę mojego serca. Czy ja zaufam Bogu i położę w Nim nadzieję, czy się poddam? A Pan Bóg oczekuje od nas, tak jak wspomniałam w tych wersetach do Hebrajczyków, wytrwałości. Chciałam się z Wami teraz podzielić 4 praktycznymi punktami, w jaki sposób żyć wytrwale. Po pierwsze, bądź świadomy swojej tożsamości w Bogu. Tak jak mówi ten pierwszy fragment z Listu do Hebrajczyków, który już cytowałam, a przeczytam jeszcze raz. Chrystus zaś, jako Syn, był nad swoim domem, Jego domem my jesteśmy, jeśli ufność i chwalebną nadzieję aż do końca wytrwale zachowamy. Jest inny fragment, który mówi Galatów 2,20. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. I kiedy uświadomimy sobie, że mamy tożsamość Chrystusa, to od razu poczujemy się też lepiej. Będziemy świadomi tego, kim jesteśmy, jaką moc mamy, do czego mamy dostęp. Do wszystkiego, co Chrystus ma w swoim domu. Jest napisane, że Jego domem my jesteśmy, jeśli ufność, chwalebną nadzieję aż do końca wytrwale zachowamy. Chodząc w wytrwałości, jesteśmy Jego domem. A jak jesteśmy Jego domem, będziemy chodzić w wytrwałości, jeśli On naprawdę będzie w nas mieszkał. Więc punkt pierwszy. Uświadom sobie swoją tożsamość w Chrystusie. I pytanie do Ciebie tutaj od razu. Jak bardzo masz ukształtowaną swoją tożsamość w Chrystusie? Jak bardzo jesteś świadomy tego, kim jesteś w Bogu? Drugi punkt. Włóż swoje 100% od strony ludzkiej, żeby osiągnąć dany cel. Na przykład, wiernie się modlić. I tu ten drugi fragment z Listu do Hebrajczyków bardzo pasuje. Jesteśmy bowiem uczestnikami Chrystusa, jeśli pierwotną nadzieję do końca zachowamy silną. Hebrajczyków 3,14. My potrzebujemy tą pierwotną nadzieję, która towarzyszy nam, zanim jeszcze zaczniemy do jakiegoś celu dążyć, do końca zachować silną. I bez względu na to, jak długo będziemy się modlić, być dalej w tym wiernym. Święty Paweł bardzo jasno mówi tutaj. Wtedy będziemy uczestnikami Chrystusa. Wtedy naprawdę będziemy mieli dostęp do Jego mocy. Więc bardzo potrzebujemy pielęgnować w sobie nadzieję i ufność, że zwycięstwo nadejdzie. I pytanie do Ciebie. Czy zdecydowałeś się już o coś modlić tak bardzo wytrwale? Czy walczysz o coś bez względu na to, ile to trwa? Czy nawet jeśli to trwa lata, nie wiem, dziewczyny modlą się o mężów na przykład i to może trwać latami i nic póki co nie widzą, żeby się działo. Czy poddasz się, czy będziesz dalej walczyć od swojej strony? Ponieważ masz zachować wytrwale nadzieję aż do końca, tą pierwotną nadzieję. Trzeci punkt. Napełniaj się Bożą mocą. Trzeci fragment, który wspomniałam wcześniej z Listu do Hebrajczyków, mówi tak. Pragniemy zaś, aby każdy z Was okazywał tę samą gorliwość w doskonaleniu nadziei aż do końca, abyście nie stali się ospałymi, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość stają się dziedzicami obietnic. Przez wiarę i cierpliwość stają się dziedzicami obietnic. Hebrajczyków 6:11-12. Tu jest napisane, że my nie mamy tylko zachować tej nadziei, którą mamy na początku.
ale my mamy ją wydoskonalić. Jest powiedziane, że mamy okazywać gorliwość w doskonaleniu nadziei. To jest tak jak przy powieści o talentach. My nie tylko mamy zachować ten talent, który mamy, tą nadzieję, którą gdzieś tam na początku mamy, ale mamy ją wydoskonalić, mamy ją wzmacniać, mamy budować się wersetami, które mówią o tym, mamy ogłaszać Boże Słowo nad nami, żeby ta nadzieja wzrastała, mamy otaczać się ludźmi, którzy będą nam pomagać, którzy będą nas zachęcać w tym, że po prostu w końcu przyjdzie rozwiązanie naszego problemu. Nie ma innego źródła, jak sam Jezus Chrystus. I to właśnie czytanie Pisma Świętego i relacja z Nim na co dzień daje nam siły do tego, aby być wytrwałym. Pytanie do Ciebie. Czy na co dzień budujesz się Bożym Słowem, czy planujesz bardzo konkretnie, aby spędzać czas z Bogiem i Jego Słowem? Czwarty punkt. Nigdy się nie cofaj. Z tych czterech wersetów właśnie ten czwarty dociera do mnie najbardziej i najczęściej cytuję go sobie. Właśnie w trudnych okolicznościach. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Tu są pokazane dwie rzeczy. Jeśli się cofniesz, to zginiesz. Jeśli będziesz wierzyć dalej, to zachowasz swoją duszę. I ja chcę być z tych, którzy się nie cofają i nie giną. Nie poddałam się ani po trzecim, ani po piątym, ani po dziewiątym nieudanym egzaminie na prawo jazdy. I przyszło zwycięstwo. Wycofanie się jest przeciwstawne wierze. Albo wierzę, albo się cofam. I to jest kwestia tego, jak my będziemy podchodzić. My się nie będziemy cofać, jeśli będziemy się, tak jak w trzecim punkcie mówiłam, napełniać Bożym Słowem, ale też odpowiednio nastawiać swoje serce. Kiedy zamiast tego, że mam problem, będziemy mówić, mam wyzwanie, to od razu brzmi, okej, to jest coś, co jest do pokonania. Kiedy moja mama jeszcze żyła, była tą, która nigdy się nie poddawała. Do samego końca się nie poddała. I bardzo często okazywało się na przykład, że ktoś przychodzi i mówi, tego się nie da zrobić. To jest niemożliwe. Wtedy moja mama zawsze mówiła tak. Może jeszcze nie widzisz tego, jak możesz to zrobić. Ale na pewno Pan Bóg da Ci rozwiązanie do tego. Idź i módl się i szukaj rozwiązania. Nie ma rzeczy niemożliwych. I to jest to, z czym chcę Cię zostawić. Bądź dzielny, nie cofaj się. Patrz na dane problemy, które prowadzą Cię do tego, że musisz być wytrwały, jako wyzwania, jako coś, co też jest drogą do tego, żeby Cię wydoskonalić. Nie tak dawno słyszałam jeden wykład i ta osoba wspomniała coś takiego, mówi tak, my tak często dążymy do celu i tak bardzo oczekujemy, żeby Bóg wreszcie rozwiązał daną rzecz. A zapominamy o tym, że Bóg jest z nami w tej drodze, na której idziemy. I On krok po kroku z nami pracuje i w nas pracuje. I Bogu nie zależy tylko na tym, żeby daną rzecz rozwiązać, dany problem rozwiązać, czy coś Ci dać, czego potrzebujesz. Ale Bogu zależy na tej drodze, jak Ty do tego dojdziesz. Czy Ty nauczysz się cierpliwie i wytrwale trwać w wierze. I to jest to, co mnie bardzo, bardzo zachęciło. Podsumowanie czwartego punktu. Czy masz osoby, które Ciebie zachęcają, żeby się nie cofać, żeby trwać? I drugie pytanie. Czy sam jesteś taką osobą, która zachęca innych? Bądźcie dzielni, bądźcie wytrwali. Ja sama do siebie to najpierw mówię. I jeśli chcecie zgłębić ten temat, bardzo zachęcam Was do zaopatrzenia się w książkę Tak Bóg chce, abyś wytrwał i pokonał problemy. To jest książka mojego autorstwa i autorstwa mojej mamy, wydana już po jej śmierci. Ale to był jej pomysł, żeby właśnie taką serię stworzyć Tak Bóg chce. Jest do tej pory 6 książek w tej serii. Podlinkuję je na dole, natomiast tą Wam szczególnie polecam, ponieważ jest o wytrwałości. I jest tam więcej świadectw, jest tam więcej przykładów, jak wytrwać i pokonywać wszystkie problemy. I to by było na tyle na dziś. Jeśli podobał się Wam ten odcinek, zostawcie mi lajka, zasubskrybujcie kanał i naciśnijcie dzwoneczek. W komentarzach napiszcie, z czym się obecnie zmagacie i co jest dla Was najtrudniejsze w tym temacie wytrwałości. Do zobaczenia za tydzień.